Jakżech obiecał, tak też teraz spełnię obietnicę. Razem ze mną gość w tym studiu, Frella Blum. Witam cię gorąco. Witam cię też gorąco. Muszę od razu dwie rzeczy powiedzieć wam. Nie przyszła po bosoku, jest w Szewikach. Miałżech powiedzieć, że są czarne, ale ci, co mieszkają na Śląsku, mogą odebrać, że przyszła z tych Niemiec w brudnych butach. Nie, one mają kolor czarny po prostu. I tutaj chciał ją pochwalić zaraz, że ją bardzo chciał, a to wszystko nie z kuli Szczewików, ino z kuli tego, że ona jako jedyno dział haker przyjechała z tych lepszych Niemiec na byzuk do Polski, przywiozła gieszynki. Dostaliśmy miśki, takie Haribo i będziemy się jeść, nie? Dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. Bo tutaj Niemcy przyjeżdżają, ani szokolady z okienka nie przywiezą, wiesz? Coś takiego. No. Bezczelność. Bezczelność, to jest straszna bezczelność. A ty tak, nie możesz się w co oblec, idziesz bosu. Ja. A na miśki mi jeszcze stać. No i proszę bardzo. Trzeba mieć priorytety. No, dokładnie. Dobrze, o tej piosence, że pójdziesz boso, czy to jest taki pandemiczny, popandemiczny protest song, że tyle już zostało, że trzeba po bosoku chodzić? Dokładnie tak jest. Bardzo dobrze. Nie no, ma to coś oczywiście z tego, ale jak się wsłuchasz w ten tekst, no to chodzi o takie zwykłe, normalne lenistwo, co każdego się może rozchycić, nie? Że ci się ani nie chce łoblec, ani się nie chce posprzątać. I no się tak wlece po tym domu, nie? I tak się nic nie chce, i tak i po bosoku, i śmieci się nie chce wynosić, tak? Ale w pandemii tak było, nie? Tak jakoś wszystko zostało leżeć i taka rezygnacja, no. Jak tak popatrzymy, to leży dalej. Słuchaj, Frella, bo zdradziłaś nam, zanim zaczęliśmy nagranie, to zdradziłaś nam to, że ta piosenka powstała z udziałem twoich sióstr. Dokładnie. Ja mam dużo sióstr i trzy z moich sióstr tańczą właśnie też na tym teledysku, właśnie po bosoku, a jedna z moich sióstr, właśnie ta Marcela Kamanis, co zrobiła ten teledysk, też tam tańcuje i ona jest właśnie realizatorką tego całego teledysku. Nie boiście się, że, bo tam są takie sceny, że jednak po bosoku tańcujecie, nie? Że po tym COVID-zie jakoś ryma dostaniecie albo coś, bo to... Nie, bo to właśnie hartuje, wiesz? Mhm. Ja po bosoku hartuję tak jak zimne prysznice i saony, to są takie dobre rzeczy. W saunie jednak jest ciepło, no a po bosoku to... No ale po saunie musisz zawsze wleźć do zimnej wody, nie? No. Dobrze, to o hartowaniu i tych innych rzeczach już za chwilę wracamy do klachania z Frellą. Teraz muszę ponarzekać, bo już nie mam co oblekać. Nie mam co oblec, nie mam co oblec. Frella Blue w studiu, a ja cały czas bawię się tutaj tą twoją płytą. To jest takie kolejne twoje też dziecko, które już trochę czasu mo, jakby na to nie wejrzeć, ale cały czas też aktualna ta płyta jest. Tycie, ona jest aktualna, no bo właściwie, że nie miała czasu, żeby ją promować na scenach, bo wkroczyła pandemia i niestety zahamowała wszystko inne. Dlatego tak się to wszystko przesunęło, ale tak, wszystko jest aktualne. Bardzo aktualne. Jak ktoś jeszcze nie miał okazji się z tą płytą zapoznać, to tutaj właśnie te kobiece torebki, czyli babskie tasie się pojawiają. Ja, i są babskie tasie, i są takie, że tak powiem, wspomnienia i takie relacje, jak na przykład wracam na Azot, ja to jest taki koncept, bo belekaj, jak jadę tutaj, to wracam na Azot do moich korzeni, a jak jadę do domu, to też wracam na Azot. I w obu kierunkach wracam na Azot. Ja to chobę wóz, z dwóch stron mój koniec, nie? Albo początek, to zależy potem, to jest filozoficzne pytanie. No właśnie, z której strony wóz mój koniec? No, można by było sobie takie pytanie zadać. Powiem ci, że ta płyta już nie rozumiał w ręce, nie raz, że miał okazję ją przesłuchać, ale nigdy już jej się tak dokładnie nie przyjrzał jak teraz. I teraz zauważą, że tutaj są nazwy po śląsku i po polsku. Ja! Do goroli, żeby wiedzieli, o co chodzi. No bo, ale to jest najlepsze. Joim, jem, odżywiam się. Kto ci to w ogóle pisał po polsku? Jo! Ja to pisała. Nie mam się w co ubrać, co nałożyć. No, powiem ci, że jest to jakiś pomysł, ale skąd taki pomysł, żeby to przetłumaczyć? Bałaś się, że nie każdy chyci? Ja się niczego nie boję. To był pomysł mojego producenta. On powiedział, że trzeba to przetłumaczyć, bo nie będą wiedzieli, co to jest w ogóle za język i o co tam chodzi. A tak to przynajmniej po tytule mogą wiedzieć, o co chodzi. I ja już na przykład wiem, że samba i po śląsku, i po polsku to samba, bo nie jest przetłumaczone. Dobrze, no. Za chwilę będzie się dalej tłumaczyć. Wracamy za moment. Jedna kecka mam po omie, jak ją nosza, to mnie łomie.
Na wspomnienia nas też troszkę wzięło. Pandemia zabrała kilku ciekawych ludzi i kilku ludzi, którzy byli związani z tą płytą, bo producent to Bogdan Tyc. Bogdan Tyc niestety odszedł od nas, tak? To była jego ostatnia produkcja. I pan kolega Urny. Tak, niestety, przyjaciel i rewelacyjny muzyk Andrzej Urny też od nas odszedł i to jest jego ostatni kompletny album, który on nagrał. On później jeszcze nagrywał pojedyncze piosenki, kilka, ale to jest ostatni kompletny album, na którym można usłyszeć Andrzeja Urnego. No, więc warto taką płytę u siebie jakaś tam do płytoteki wziąć i na pewno dociepnąć. Bo trzeba śmiało też powiedzieć, Frela, że to nie jest taki szlagier, to jest bluesowe granie. To absolutnie nie jest wcale szlagier, ale to jest absolutnie śląskie. To jest naszą śląską gotką zrobione. I ja uważam, że to nie musi być szlager. Bez to, że tamka Josie wychowała, tam się grało bluesa na panewnikach, przy akademikach. Tam się za moich czasów grało bluesa, a nie szlagry. Bez to, że ja się wychowała na bluesie. I do mnie blues jest najbardziej śląski niż szlagry. Aczkolwiek ten język to zaś wszystko łączy, ta nasza gwara, nie? Czyli to jest takie dwa w jednym. Czyli tak, z drugiej strony patrząc, to Marek Makaron by mógł z tobą się siedząć razem do grania i moglibyście coś razem stworzyć, bo i tu blues po śląsku, i tu blues po śląsku, jakby na to bardzo nie wyjrzeć. Zapraszam. Panie Nudel, panie Makaron, jakby trzeba, to dziołcha się poleco. No, będą pytania kolejne, to wyczekujcie na nas. Ale wszystko stare szmaty, że klachają już sąsiady. Najpierw wschód, na co tam trzeba, bo nie wyda zarła chleba. Frela, za chwilę będziemy się żegnać, ale jeszcze jako seria krótkich pytań. Pandemia, dało się ją odczuć tak koncertowo, tak artystycznie? O, bardzo. To była po prostu katastrofa dla nas artystów. Myśmy odczuwali depresję. No ale ty jeszcze wiesz, tam za te pędzle nie malujesz tam tego, to... Ja, ale wiesz, ja potrzebuję do życia te dwie skrajności. Ja muszę być te 10 godzin w mojej pracowni i mieć spokój, zamknąć drzwi, niech mnie nikt nie szteruje, ale ja uwielbiam być na scenie i mieć oklaski, i publiczność, i światło. I tego mi tak brakowało, że... A to nie było tak, że, nie wiem, ci dzwonek zrobili ze telefonu, że ci klaskali albo coś, żebyś... Nie, nikt nie wpadł na taki genialny pomysł. No ale nieszczęścia chodzą parami, dotknęło cię kolejne nieszczęście, bo powódź w Niemcach i tak dosyć poważnie to tam wyglądało u ciebie. U mnie było bardzo poważnie, bo całe studio i studio, biuro, atelier, wszystko było zalane pod sam sufit, po prostu straciłam wszystko, cały mój dobytek artystyczny, techniczny i całe moje serce się tam w tym utopiło, no i do dzisiaj strasznie ubolewam nad to. Nad tym, ale no trudno, no stało się, no reszta żyje, wszyscy są zdrowi, ale to jednak pierońsko boli. Nie jest teraz tak, że nie wiem, na przykład masz trzy wywrotki piosku pod domem już wysypane w razie czego? Wiesz co, ja wpadłem na taki pomysł, żeby takie wielkie betonowe doniczki tak zrobić dookoła tej chałupy, takie wysokie i rzeczywiście teraz między tym chcę jeszcze posklejać, że jak zaś tak wysoko ta woda ma być, to już tam tak szybko nie przepłynie. A do tego się tam kwiatki posadza. A spodziewałaś się w ogóle, że taka sytuacja może nadejść? Absolutnie, w ogóle nikt się tego nie spodziewał. W ogóle nikt. To chyba jest, to chyba jest ciężkie, nie? Do człowieka, jak widzi, że trzeba się ratować. Ja rzeczywiście, ja na przykład mam ponton w garażu i deska, nie? I będę rzeczywiście to wzięli na pierwsze piętro, na balkon, z tą pompą i go doliku. Jak ta woda będzie dalej szła do góry, to jest nasz ratunek. To my normalnie włożymy na ta łódka, na ten ponton i włożymy na ta deska, dmuchano i mamy się jak uratować. To było naprawdę jedyne, co myśleli, jak to jeszcze dalej pójdzie do góry, nie? Straszne. To są straszne chwile, które na pewno zostaną to było już chyba do końca, bo takich rzeczy się nie zapomino. Ale przyjechałaś nie ino z Kulitego, żeby w Miśkiną przywieźć, ale przyjechałaś też i z tego co wiem, odwiedziłaś studio Bogdana Kisiela i tam powstały dwa numery i tu was zaskocza, jak zaśpiewane? W literackim, pięknym, polskim języku. I to na dodatek o miłości. Ja lubię szokować. Jest szok. Jest szok. Są miękkie kolana. Wiesz co, ja mam tak fajnych, wiernych słuchaczy wśród goroli, ja chciała coś też do nich zrobić, aby zrozumieli wszystko, każde słowo.
Czy to jest zapowiedź kolejnego już albumu? Może. Jak to wypali, to ja, a jak nie, to będziemy szukać dalej. No ale to co, jak chyci, to będziesz ino po polsku już teraz śpiewa? Nie, absolutnie, za bardzo kocham to naszego Gotka, ale ja chcę też tak, chcę się też poasić, że umie też inaczej. Ja mogę zrobić jeszcze po hiszpańsku, po niemiecku, że też zrobiła taki, połowa takiego albumu. Wyszedł z początku roku teraz i po angielsku śpiewam też, także ja się mogę tak trochę tu, trochę tu, trochę tu i zobaczymy, jak to tam będzie. No dobrze, wy czekacie już na kolejny album, jako czekam już teraz z wielką niecierpliwością na kolejne odwiedziny tej jakże przeuroczej kobiety. To jest Frela Blum. Nie ma się w co oblec, ale za to masz srogo taszka i zawsze przyjdzie po bosoku. Dziękuję ci za spotkanie. Dzięki ci serdecznie. Pa, pa, wszystkiego dobrego.